pierwszej połowie wieku XVII, czyli lat 1601-1650, a ściśle mówiąc 1648, przed wybuchem powstania chmielnickiego, ta Ukraina się bardzo, bardzo dobrze rozwijała, zwłaszcza gospodarczo, ale rosła zamożność, i to nie tylko zamożność wielkich magnatów, którzy tam dominowali, ale także zamożność chłopów pańszczyznianych. Jest książka francuskiego wojskowego wspomnienia, który pod koniec tej pierwszej połowy XVII wieku był na Ukrainie. I ona jest często cytowana. Ona cytowana jest dlatego, że on w pewnym momencie, pisząc o swojej wyprawie w kierunku Siczy Kozackiej już nad Dolnym Dnieprem, zamieszcza takie zdanie, że tutaj nagle coś widzi, to jest straszna nędza. To jest jedno zdanie. I teraz to jest charakterystyczne, że to jedno zdanie, co za straszna nędza, którą ja tu widzę, jest cytowane od tej pory we wszystkich podręcznikach polskich, rosyjskich, także francuskich. On był po prostu Francuzem. Jedno zdanie. Natomiast w tej samej pracy wspomnieniowej, on tam był dwukrotnie i łącznie ponad 20 lat na tej Ukrainie, to w tej części wspomnieniowej opisuje rozmaite historie i między innymi opisuje zwyczaje ludu ukraińskiego, to znaczy chłopów pańszczyźnianych ukraińskich. Ich zwyczaje świąteczne, zwyczaje niedzielne, zwyczaje, kiedy zawierają małżeństwa, jakieś obchodzą rodziny. I to nie jest cytowane. To wprawdzie badacze czytają, ale jakoś się nikt na to nie powołuje. A to pokazuje prawdziwą prawdę o Ukrainie. To jest bardzo bogaty kraj. W owym czasie jeszcze ta pańszczyzna, zresztą ona dopiero właściwie w XIX wieku stała się na ziemiach polskich uciążliwa, także oczywiście na Ukrainie. Natomiast tutaj widzimy tych chłopów pańszczyźnianych, którzy solidnie się odżywiają, którzy urządzają zabawy taneczne, urządzają wielkie przyjęcia, cieszą się. Jest to, powiedziałbym, taka dość proste, ludowe takie historie, ale to pokazuje, że są to ludzie szczęśliwi. Tylko że historiografii wolą napisać zdanie, które nie wiadomo do czego się odnosi. Co za nędza? Jedno zdanie, a tych wiele stron w tej samej pracy. Coś tak ginie w historiografii, nie ma w historiografii. Otóż w XVII wieku, do połowy XVII wieku, tam parę razy dochodziło do jakichś buntów kozackich, ja wspominałem ten konflikt między tymi dwoma grupami, które chcą tam odgrywać kluczową rolę, wielkimi rodami magnackimi, tam 8 do 12 takich wielkich rodów magnackich. I kozacy siczowi, których jest raz bardzo dużo, jak się szykują na wyprawę, kiedy indziej na tej Siczy jest ich mało. Są także kozacy rejestrowi, którzy jakby są częścią wojsk kwarcianych i w sytuacji, kiedy się zbliża jakiś napad tatarski, to te oddziały kozaków rejestrowych razem z innymi formacjami wojsk kwarcianych po prostu starają się zatrzymać ten najazd. Nie zawsze to się udaje, ale coraz częściej to się udaje. Ta granica
między Tatarią a Ukrainą, która jest częścią korony, no i oczywiście Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ta granica jest broniona wyraźnie. Ostatni taki wielki najazd tatarski szykowany przed wybuchem Powstania Chmielnickiego, jest tam 2 czy 3 lata przed tym wybuchem i Tatarów nie udaje się ominąć, bo oni mogą się przedostać tylko wtedy, kiedy ominą wojska kwarciane, które wzdłuż tej granicy są rozstawione, starają się ominąć te wojska kwarciane, wsparte zresztą przez takie prywatne jednostki wojskowe księcia Jeremiego Wiśniewieckiego i jakieś inne tego rodzaju formacje. Ta granica jest szczelna. Już się Tatarzy nie mogą się przedostać na drugą stronę. Dochodzi do jakichś walk, ponoszą poważne klęski, uciekają. Ta Ukraina staje się także nie tylko zamożna, ale coraz bardziej bezpieczna. Po czym przychodzi powstanie w jakiejś mierze, może nieświadomie, ale w jakiejś mierze sprowokowane przez magnatów. W pewnym momencie, póki jeszcze hetmanami byli Żółkiewski czy Koniec Polski, to oni starali się zapewnić tam równowagę między tymi dwoma zwaśnionymi stronami. Przychodzi kolejny Potocki, kolejny hetman po śmierci Koniec Polskiego i on jest już niestety w rękach, on już jest w rękach mandatów. Król zresztą, król Zygmunt III, to jeden z najsłabszych królów Polski, cieszy się nie wiadomo dlaczego dobrą opinią. No może dlatego, że przeniósł stolicę do Warszawy i wybudował tam duży zamek. Poza tym to już takich, no, chciał zostać carem moskiewskim w momencie, kiedy Polacy rozbili Wielkie Księstwo Moskiewskie i bojarowie moskiewscy chcieli, żeby jego syn Władysław został tam carem, ale on do tego nie dopuścił, bo sam chciał zostać carem, będąc równocześnie królem Rzeczypospolitej Obojga Narodów. I nominalnie, bo stracił ten urząd, królem szwedzkim. Ciągle uważał się za króla szwedzkiego, chociaż oczywiście Szwecją nie władał, wręcz przeciwnie, przegrywał ze Szwedami wojnę. I w tym momencie to powstanie, ja myślę, że tutaj tą winę trzeba rozłożyć na obie strony, to powstanie Chmielnickiego, osobiście zresztą skrzywdzonego, kozaka rejestrowego wysokiej rangi, który równocześnie od czasu do czasu brał udział w wyprawach kozaków sieciowych. I on rozpoczyna powstanie i niestety pozyskuje na to powstanie wsparcie Tatarów. Tatarzy oczywiście nie dlatego wspierają go, że kochają kozaków, wręcz przeciwnie. Nie wspierają go dlatego, że liczą na jakieś bogate łupy materialne. Wspierają go przede wszystkim dlatego, że potrzebują najbardziej poszukiwanego nad Morzem Czarnym towaru. Najbardziej poszukiwanego w Bizancjum, czyli w Stambule już, w Stambule towaru, a mianowicie niewolników na sprzedaż. I nieszczęście się zaczyna, gdy wskutek nieudolności hetmanów, którzy porozdzielali siły swoje, zamiast skupić te siły, to je porozdzielali, ponieśli dwie klęski. W pierwszej zginął syn hetmana, w drugiej sam hetman się dostał do niewoli razem z innymi dowódcami wojsk kwarcianych. Zaczyna się ta nagła katastrofa. W tym czasie zresztą umiera król Władysław IV, do którego może przesadnie nasza historiografia
traktuje go jako człowieka wielkich nadziei. No obawiam się, że niestety już początkowo może, ale pod koniec panowania to już tych wielkich takich nadziei nie reprezentował. Król umiera, klęska wojsk kwarcianych pod Korsuniem i kozacy oraz niektóre ordy tatarskie kierowane przez Tuchajbeja wdzielają się na Ukrainę. Ta Ukraina kończy się jeszcze przed Podolem i kończy się jeszcze przed Wołyniem. Wołyń i Podole nie są w owym czasie Ukrainą. Ukraina to są ziemie gdzieś poczynając od Żytomierza na wschód. To są województwa, trzy w istocie województwa, bo nowe województwo powstało Czernichowskie na po prawej stronie Dniepru, województwo bracławskie na południu i województwo kijowskie po środku niejako Ukrainy. I Rzeczpospolita jest w jakiejś mierze bezbronna. Śmierć króla, ta armia, która była, tej armii nie ma. W ten sposób się to wszystko zaczyna. Natomiast wśród tych wojsk wkraczających są Tatarzy, którzy chwytają niewolników. Ale kogo chwytają? Szlachta ucieka. Nie wszystkim to się udaje. Magnaci uciekają, tutaj się wszystkim udaje. Doskonale sobie radzą bandaci. Uciekają, wycofują się i tak dalej. Szlachta niższych tych rang, niższych, posiadające mniejsze posiadłości, jak zdąży, to ucieknie, jak nie zdąży, to nie ucieknie i oczywiście jest zagarnięta w Jasyr. Ale przede wszystkim w Jasyr zagarnia się lud ukraiński. I to już jest początek tej wielkiej katastrofy. Historycy ukraińscy, którzy mają dość mieszane oceny, jeżeli chodzi o Chmielnickiego, ale raczej mu starają się w jakiś sposób sprzyjać. Otóż oni z jakichś względów milczą o tym i ta najgorsza rzecz, która zaczyna się dziać na Ukrainie, to już jest ciąg wojen, których wcześniej nie będę opisywał, to już jest ciąg wojen, które polskich, kozackich, tureckich, moskiewskich, później jest potop, przychodzą Szwedzi, przychodzą Brandenburczycy. No i Szwedzi i Brandenburczycy na Ukrainę szczęśliwie nie dotarli. Jakoś Rzeczpospolita wychodzi z tych wojen zwycięsko, ale one się kończą już po śmierci króla Jana III. I historycy ukraińscy okres Chmielnickiego nazywają jeszcze okresem takim powstańczym, ale od śmierci Chmielnickiego, ten okres od śmierci Chmielnickiego do początku XVIII wieku, to jest ruina. Oni to tak nazywają, ruina. W polskiej historiografii nie spotkałem się z tym określeniem, natomiast w ukraińskiej tak i nic dziwnego. Ukraina zostaje wyludniona. Niektórzy ludzie uciekają na wschód, na puste tereny, w stronę Donu, za Charków, puste niczyje tereny. I to jest tak zwana Słobodzka Ukraina, ponieważ tam te miejscowości tych uciekinierów z Ukrainy są samorządne. Rosjanie twierdzą, że to jest ich ziemia. Turcy i Tatarzy twierdzą, że to jest ich ziemia. Ani jednych, ani drugich tam nie ma. Tam są po prostu niepodlegający żadnej władzy na tej słobodzkiej, czyli swobodnej, wolnej Ukrainie.
Tam się po prostu przenoszą w znacznej mierze ludzie z Ukrainy po zachodniej stronie Dniepru, gdzie się robi absolutna pustka. Aż po Białą Cerkiew, to jest jakieś 30 km na południe od Kijowa, aż po Białą Cerkiew za Korsuń nie ma ludności. Turcy utrzymują cały ten obszar aż po Dniepr, zdobywają pod koniec panowania króla Wiśniewieckiego, syna Jeremiego, zdobywają, dochodzi do jakiegoś przejściowego traktatu, zdobywają właściwie całą pograniczną część Ukrainy, aż po Dniepr i trzymają to do końca, nawet więcej, trzymają to do końca pierwszej dekady XVIII wieku. I aby się osłonić od innych państw, to jest metoda stosowana przez Turków. Oni się wtedy nie nazywali wcale Turkami, to myśmy ich tak nazywali. Państwo tureckie powstało dopiero w XX wieku. To jest Cesarstwo Osmanów, to jest państwo osmańskie. My ich nazywaliśmy Turkami. Turcy to była jedna ważna bardzo grupa narodowa, która była częścią tego państwa. Ja używam określenia za polską historiografią Turcy. Oni się tak w owym czasie jako państwo nie nazywali. Otóż to państwo Osmanów, rodu Osmanów, prawda, rządzących, ze Stambułu, olbrzymie państwo, prawda, które obejmuje aż Afrykę, aż po Alger, Środkową Azję, aż po Zatokę Perską, cały półwysep obecny turecki, ziemie wokół Morza Czarnego, sięgające głęboko po środkowy Dniepr. Jest to potężne imperium, wprawdzie ono zaczyna już pękać, już nie wytrzymuje tych ustawicznych wojen, także z Polską, ale jest jeszcze wielkim, potężnym państwem. I w tym czasie utrzymuje ono przez ten długi okres XVII wieku końcowy, utrzymuje one obszerne tereny szerokie koło Czechrynia, koło Korsunia i tak dalej, kilkadziesiąt kilometrów na obszar, pas kilkudziesięciu kilometrów szerokości od Dniepru na zachód. Nie ma tam ludzi, jest tam pustka, miasta są wymarłe. I to jest coś, co Ukraińcy nazywają właśnie okresem ruiny. Przychodzi wiek XVIII, Rzeczpospolita kończy zwycięsko ostatecznie wojnę z Turcją, odzyskuje wszystkie te tereny i przez wiek XVIII, ale to niestety głównie tą rolę spełniają wielcy magnaci, Ukraina jest rozbudowywana gospodarczo, tylko że wielcy magnaci już nie mają tam przeciwnika, ponieważ kozaczyzna przenosi się na drugą stronę Dniepru. Państwo kozackie jest na Zadnieprzu, na wschód Dniepru. I to państwo kozackie w połowie wieku XVIII zostaje wcielone do Rosji i w bardzo szybkim tempie podporządkowane rosyjskim rygorom, a wśród nich to, o czym mówiłem przed tygodniem, na Ukrainie Wschodniej, na Zadnieprzu, zaczyna panować system borszczyny. Chłop pańszczyźniany staje się niewolnikiem. Jeżeli chłop pańszczyźniany był
czymś w rodzaju dzierżawcy, który na ogół, bo były niektóre pańszczyźniane majątki opłacane czynszem. Przymorskie na przykład, gdzie był duży, w pobliżu portów morskich, gdzie był duży, dużo większy obrót pieniężny, tych pieniędzy nie brakowało, to tam na przykład taki pańszczyzna polegająca na świadczeniu pracy tam nie występowała. Natomiast w większej części Rzeczypospolitej występowała pańszczyzna, gdzie chłop płacił pracą, swoją własną pracą na pańskim, pewną ilość dni. W końcu XVIII wieku, kiedy to już było najbardziej posunięte, to było 60 parę dni w ciągu roku. I teraz zamiast tego przychodzi na Ukrainie Zadnieprzańskiej, przychodzi niewolnictwo. Mamy opisy, bardzo, bardzo takie plastyczne opisy targów, które się odbywają na przykład w Łubniach, w Połtawie. I na tych targach towarem najbardziej poszukiwanym są, nawet nie poszukiwanym, ponieważ jego jest masa, są ludzie. Sprzedaje się ludzi pojedynczo, sprzedaje się ludzi bez ziemi. Można powiedzieć, że jak się kupuje, że można kupić kogoś, kto posiada i uprawia własną ziemię. Kupując tego człowieka, kupując duszę, to się nazywa kupowanie dusz, kupując duszę, tym samym przejmuje się ziemię, którą on uprawia. Ale to można takiego kupić. Na ogół tak jest kupowany z rodziną. Ale można kupić pojedynczego syna, można kupić pojedynczą córkę, można kupić żonę, a nie, albo kupić męża, jedną osobę tylko. I to żaden inny cel. Kupuje się męża i nie chce się kupować jego rodziny, to co z nią trzeba zrobić? No wygnać. Tak się zaczyna wchodzenie Rosji w XVIII wieku na Ukrainę. I jeżeli w połowie XVIII wieku to wchodzenie Rosjan na Ukrainę jest ograniczone przez Rzeczypospolitą, to w końcu XVIII wieku przesuwa się granicę na zachód, na ziemię dawne Polski. Ale po drodze jeszcze Rosjanie mają inne zdobycze. Podporządkowali sobie Ukrainę hetmańską. Ten hetman rządzący tym jest po prostu urzędnikiem rosyjskim, bardzo często już rosyjskim, bo prawda od czasów cara Piotra jest to Rosja, urzędnikiem rosyjskim, bardzo często takim, który jest wysłany na Ukrainę, a często takim hetmanem, ale posłusznym bardzo władzą, jest oczywiście Ukrainiec. A więc najpierw zagarniają Ukrainę hetmańską, potem zagarniają, podporządkowują sobie Ukrainę Słobodzką, tam gdzie nikt nie panował, to nagle tam się nagle pojawiają czynownicy rosyjscy i narzucają tą niewolę ludności. To jest obecna wschodnia Ukraina, Charków i dalej na wschód. Docierają do Morza Azowskiego, do ujścia, zajmują obecny Rostów, które są w tym miejscu, powstał na miejscu wcześniejszego ogrodu w tym czasie i tocząc wojny z Turcją, zajmują obszary podległe Turcji,
ale będące w rękach Tatarów, to znaczy północne wybrzeża Morza Czarnego i następnie tatarski Krym. Nie tak dawno, znaczy tydzień temu, czy 10 dni, już nie pamiętam, obecny przywódca Rosji, żeby umocnić warunki panowania rosyjskiego, powiedział: no to przecież Rosjanie najpierw zajęli Krym. To jest prawda. Rosjanie najpierw zajęli Krym, jeszcze nie byli na tyle silni, żeby ruszyć na zachód, na Rzeczpospolitą, tylko że ten zdobyty przez nich, czy uzyskany przez nich Krym był tatarski. Mieszkali tam albo Tatarzy, albo w niektórych miastach nadmorskich koloniści z Włoch. Ci koloniści z Włoch często mieszkali tam od wielu pokoleń, od końca średniowiecza. Były to po prostu takie handlowe miasta, które opłacały się Turkom i zaludnione były głównie przez ludność pochodzenia włoskiego. I co to znaczy, że oni pierwsi zajęli Krym? To znaczy, że oni ten Krym, który był wprawdzie autonomiczną tylko częścią Turcji, ale o bardzo wysokim stopniu autonomii, raz po prostu zagarnęli. I nie tylko Krym. Zagarnęli także obszary nad Dnieprem, na południu od polskiej granicy, ponieważ polska granica do morza nie dotarła. Grubo wcześniej, w czasach księcia Witolda Litewskiego, ta granica była oparta o morze, ale później Tatarzy i Turcy, jeszcze kiedy to było w Wielkim Księstwie Litewskim, od tego morza panowanie litewskie odepchnęli, cofnęli. Także zajęło to państwa, które trwały równie długo jak Rosja. Państwo tatarskie powstało w momencie rozpadu Złotej Ordy i wtedy powstało kilka państw tatarskich na miejsce jednego. Tatarzy krymscy, Tatarzy kazańscy z Nadwołgi, Tatarzy astrachańscy z Nadwołgi i różniący się tylko religijnie, przede wszystkim religijnie, książęta moskiewscy, których chwilami można było naliczyć kilkunastu, czy nawet, zależy jak liczyć, bo nawet i 20 naraz, takich niby to udzielnych książąt moskiewskich było. I oni po prostu podlegali wielkiemu carowi, płacili grzecznie podatki, oddawali ludzi do wojska i tak dalej, i tak dalej. A więc możemy powiedzieć, że państwo tatarskie powstało wtedy jako odrębne, kiedy księstwa moskiewskie, jeszcze nie jedno księstwo, tylko kilka, kiedy księstwa moskiewskie zrzuciły władzę Wielkiej Ordy. I był to ostatni niejako akord, kiedy Rosjanie, jako Wielkie Księstwo Moskiewskie i później jako Wielkie Księstwo Moskiewskie zagarnęli ziemię do dzisiaj tatarskie, ale także innych ludów, aż po Kałmuków. To jest cały pas nad Wołgą,
od kazania w dół, od kazania do Astrachania, to oni po prostu zdobywali te inne państewka. Jak i ostatnie takie państewko, które zdobyli, to był Krym. Przysłali tam trochę urzędników, jakieś nieliczne oddziały wojskowe, bo tam nie było przez żadne zagrożenia. Obłożono podatkami miejscową ludność, zwłaszcza miasta obłożono podatkami. I to nastąpiło jeszcze przed drugim rozbiorem Polski. I w tym samym czasie zajęli też ziemię w okolicach, za Porochami. Porochy to były takie kamienne przeszkody na Dnieprze, taki pas kamiennych przeszkód, tam się rzeka przebijała. W tej chwili tego nie ma, ponieważ tam taki wielki zalew zrobiono, poziom wody się parę metrów podniósł do góry. W tej chwili można żeglować swobodnie, ale to dopiero w XX wieku, wcześniej przedtem, to dopłynięcie Dnieprem do morza wymagało przesiadki. Z jednych łodzi się przesiadano, przechodzono kawałek piechotą czy tam jakimiś wozami i wsiadano do drugich i płynęto do morza. Otóż za tymi Porochami w różnych miejscach, zresztą historycznie w różnych miejscach, mieściła się Sicz Zaporoska. Czyli ci kozacy, wolni kozacy. I Rosjanie i Turcy, było to właściwie samodzielne państewko, które już nie podlegało Rzeczypospolitej, nie podlegało Ukrainie Hetmańskiej, nie podlegało Tatarom, którzy zresztą szanowali ten wydzielony obszar kozacki. Zwłaszcza, że kozacy zaczynali się z kozaków, z rabusi morskich, lądowych przekształcać w kupców, w handlarzy, w kupców i tak dalej. No, było to dość dobrze. Sicz kozacka wtedy w końcu XVIII wieku bardzo dobrze prosperowała, ale jako nie dzięki napadom, rabunkom i tak dalej, tylko dzięki pośredniczeniu w handlu. I co zrobili z kozakami? Wygnali kozaków, część wymordowali, a część przenieśli na Kubań. Zdobyli na Turkach puste ziemie nad rzeką Kubań. To już jest pogranicze Europy i Azji. Według mnie ta granica Europy i Azji przebiega przez linie szczytowych gór Kaukazu. Rosjanie wprowadzili trochę inny podział i jakby do Azji dołączyli większość tego przesmyku między Morzem Kaspijskim a Morzem Czarnym. To nie ma oczywiście dla nas większego znaczenia, ale te tereny puste, a też urodzajne, były wolne i tam po prostu przesiedlono kozaków zaporowskich. Zaporowskich, bo byli za Porożem, bo byli za progami wodnymi na Dnieprze. Przeniesiono ich, stali się kozakami kubańskimi. Czyli przypomnijmy Rosjanom, od czego się to wszystko, od czego się to ich umieszczenie nad Morzem Czarnym zaczęło. Od wyniszczającego napadu na Turków, przecież połowa ludności została z Krymu, połowa ludności została wygnana. Nie po to, żeby przeprowadzić tam kolonistów, bo nie było kolonistów, tylko po prostu po to, żeby tam nie było mężczyzn.
bo mężczyźni mogą stawić opór. Nie. Kozaków zaporowskich, tą zniszczono tych kozaków zaporowskich, to taką przyszłość dali tam Rosjanie. I to trzeba szanownemu panu prezydentowi przypomnieć. Ale wróćmy do zdobywania tego obszaru. W trakcie jeszcze, kiedy ta zachodnia część Ukrainy do Dniepru była w rękach polskich, niektórzy mandaci polscy zachwycili się tym, co jest po drugiej stronie rzeki, czyli Borszczyną. I zaczęli zamieniać chłopów pańszczyźnianych w swoich włościach w niewolników. To była przyczyna buntu, bardzo krwawego buntu kozackiego, który był też buntem przeciwko właśnie mandatom, ale to już nie był bunt w obronie wolności kozackich, tylko to był bunt przeciwko narzuconej niewoli. Jeżeli jeszcze na większej części tej Ukrainy, która należała do Rzeczypospolitej i co kolonizowano, sprowadzano tam ludzi na te tereny wyludnione zupełnie w ciągu XVIII wieku, sprowadzano ludzi i tak dalej, rozwijano i tak to. To właśnie w rejonie Korsunia wpadli na pomysł, żeby zacząć robić na wzór rosyjski borszczynę. Doszło do rzezi humańskiej, gdzie działali ci zbuntowani chłopi, którzy nie chcieli być niewolnikami, a ponieważ właściciele ziemi byli daleko, to tam, gdzie dotarli, to mordowali szlachtę, zresztą ukraińską, prawosławną, mówiącą wówczas jeszcze językiem właśnie takim ukraińsko-ruskim. No dzisiaj już jest inny trochę. Także zdarzył się taki incydent. Ten incydent został sprowokowany zresztą przez Rosjan, wymierzony był w Konfederację Barską. I ta Konfederacja Barska, która się początkowo bardzo dobrze rozwijała na Ukrainie, w następstwie tych wydarzeń weszły wojska rosyjskie, żeby tą rewoltę skasować. Weszły także oddziały polskie. Bunt został bardzo krwawo stłumiony, ale wyparto generalnie konfederatów barskich z Ukrainy. Było ich znacznie więcej już potem na Wielkopolsce, chociażby czy w Częstochowskim, niż na Ukrainie. I podczas drugiego rozbioru Polski Rosjanie przejmują resztę Ukrainy prawie po Bóg, po czym, to znaczy gdzieś połowę Wołynia, blisko połowę Podola i ziemie ukraińskie. W drugim rozbiorze, a w trzecim rozbiorze resztę Ukrainy, aż po granicę austriacką. Austriacy w pierwszym rozbiorze dostali ziemię położone na Podolu. Cały ten pas galicyjski przylegający do gór, prawda, aż po Zbrucz mieli. Czyli Ukraina została razem z trzecim rozbiorem Polski podzielona na
Ukraina właściwa została pocięta po kawałkach, powłączana do Rosji i po czym Rosjanie w skład tej Ukrainy włączyli ziemię wołyńskie i ziemię wschodniego Podola, opierając swoją granicę o tą linię, która jest z rozmaitymi drobnymi zmianami dzisiejszą granicą Polski. To znaczy linia Bugu i od Bugu na północ. No i od Bugu także na południe w kierunku na Sanno. Nie mogli przecież ziem galicyjskich zajmować, zajęli je dopiero w 1914 roku i do 15 roku jeszcze tam panowali, potem już nie. No i potem w 1939. To tak, jeżeli chodziło o Ruś Czerwoną. Ruś Czerwona, Ruś Halicko-Włodzimierska, która historycznie nie była częścią Ukrainy i która stała się właściwie częścią Ukrainy dopiero z racji etnicznych, dopiero właściwie w XIX i w XX wieku. I to jest kolejność, że tak powiem, zagarniania Ukrainy także dość pustych terenów, gdzie byli Tatarzy, ale też terenów bardzo rozwiniętych tam, gdzie na właściwej Ukrainie. I razem z tym wprowadzano stopniowo, byli zbyt, że tak powiem, niesprawni organizacyjnie, żeby to robić szybciej. I wprowadzano tam stopniowo borszczynę, zaczęto stosować rusyfikację polegającą od likwidacji cerkwi unickiej. To początkowo te ziemie były ziemiami pustymi, mogli się tam ludzie osiedlać, jeżeli chcieli, jeszcze w połowie XIX wieku Tatarzy tam, podporządkowani Rosjanom, Tatarzy tam po prostu jeszcze czambułami krążyli, nie byli jeszcze ludem osiadłym. To głównie zaczęło to się w końcu XIX wieku, ale rozwinęło się w wieku XX. Zaczęto osadzać tam osadników z różnych stron Rosji, ale nie tylko, z różnych narodowości. Na przykład na ziemiach rolnych jako rolników osiedlano Żydów. Lew Trocki, taki wybitny przecież twórca bolszewizmu, był Żydem, który pochodził z rolniczej rodziny. Jego dziadek został tam osiedlony przez Rosjan, dostał kawałek ziemi i był rolnikiem. Ale brali wszystkich. Kałmuk to dobrze, Żyd to dobrze, Polak nie. Rosjanin, no dobrze, ale Rosjan to może szkoda. I ten pas czarnomorski jest inny nieco etnicznie niż pas odchodzący od Czarnomorza. A Galicja, która nigdy nie była aż do XX wieku, do połowy XX wieku, nie była rosyjską prowincją, tylko austriacką, to też jest etnicznie inna. Oni się nazywają Ukraińcami, oni oczywiście są Rusinami halickimi. Bo ta prawdziwa Ukraina to nigdy do Sanu nie siedział, Podola już nie obejmowała, a cóż dopiero Ruś Halicką. Czyli mamy także mieszanki etniczne, które z trudem dochodzą do jedności. Różnice religijne, różnice
różnice etniczne, różnice polityczne, świadomościowe i tak dalej. Ta Ukraina jest krajem, który już okrzepł, czy też bardzo mocno okrzepł, w znacznej mierze zresztą ta współczesna Ukraina okrzepła pod wpływem inwazji rosyjskiej. Zaczęli się bronić przed Rosjanami i poczuli, że oni są braćmi. A w momencie, jeszcze kilka lat temu, to oni właściwie nie wiedzieli, czy on jest bardziej Rosjanin, czy on jest bardziej Ukrainiec. Do jakiego chodzili do rozmaitych cerkwi, ale to też nie wiadomo, co to było. Taka jest dzisiejsza Ukraina, która z wielkim trudem, z ogromnym trudem, przecież bez porównania z trudem polskim, z pełnej podległości, z chłopów, którzy są poddani borszczynie, którzy są niewolnikami. Większość społeczeństwa ukraińskiego w XIX wieku to są przecież niewolnicy. Nie tak jak w południowych Stanach Amerykańskich. Zupełnie nie. Tutaj ta masa ludności jest. Ten brak tej świadomości, ja już nie mówię nawet świadomości etnicznej, ale świadomości jakiejś oddzielnej, tego wszystkiego. Ta Ukraina się wyciąga, wychodzi w górę coraz bardziej i ja powtórzę to, co mówił Stepan Steczko, premier Ukrainy z 1941 roku, aresztowany zaraz potem przez Niemców, który po długich rozmowach, także pod wpływem Grota Róweckiego razem siedzieli w Sachsenhausen, stworzył czy przerobił taką maksymę. Nie ma niepodległej Ukrainy bez Polski. Nie ma niepodległej Polski bez Ukrainy. I warto o tym pamiętać.